Warned us all. Look at what he's done. Hey, Hercules, ale, hey, Hercules, jesteście to zrobi doskonale morskim opowieścią. Rzeźnie już wysadziliśmy, zapach dymu czuć od rana. Na eksplozję się oglądnęliśmy, Boże, jaka lama. Hej! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dishonored The Knife of Dunwall, w którym poznajemy historię Dauda. I rozpoczynamy drugą misję. Po tym jak wysadziliśmy rzeźnię, dowiedzmy się, co nas czeka dalej w dzielnicy prawników. Nie dowiemy się, co nas tam kieruje, bo nie potrafię odpalić intra do tej misji. No trudno. Ile mam pieniędzy? 910. Na pewno to mi się przyda. Na pewno strzał są pieniądze. Tak, wszystkie. Korzyści. Dostawa tronu. Jakiś strzał. Zobaczmy dostawę tronu. Może się przyda. Ulepszenia. Celność mini kuszy. Dobra. I tak wyposażeni. Rozpoczniemy misję. Jesteśmy w dzielnicy prawników i szukamy kogo? Delilah malowała kiedyś portrety dla radcy Arnolda Timsha, skorumpowanego arystokraty, który wykorzystuje swoją władzę do ekspitowania rodzin z domów i przyjmowania ich majątków na rzecz lorda regenta w oparciu o pomówienia o zarazę. Bratanica radcy Timsha, Talia, nienawidzi go. Obiecała ci pod zwodne leźnią Delaili w zamian za przysługę. Spotka się z Talią, by ustalić, co ona wie. No to teraz już wiemy mniej więcej, co nas czeka. Ale mamy... amulety. Odnosisz mniejsze obrażenia z powodu upadku. Dawaj. Co do fajnej śmierci z góry przelatać nie chce z... Interela da da da. Masz jedną runę. których nie szukam, bo po co. Już bramy mamy te zbiorniki strony. No wiesz co. Talia should be waiting in Trevor's close. It's an alley just past the wall of light. You'll know it by three whitewashed skulls. Ale gdzie mamy te czaszki namalowane? Białą farbą. Na czole. Jest jedna czaszka. Woj. Spojrzenie wykrywa przeciwników jak ulepszy. Łohoho! Jak ulepszy. Na razie nic mi tu nie da. Tylko chyba, żebym go odnaleźć. Ale tu nigdy nie ma! Jestem dobrze. Skoro mamy już wysoki chaos, to chyba już nie zmaleje, co nie? Niestety. No, że... Mogę go zepchnąć? Proszę. Albo tak zrobię. Hui! To było chamskie, wiem. Właściwie to ciebie też się pozbędę. Bo jeszcze nakapujesz. Plum. Cy. Zbiorę niekstranem. Dzień dobry. Zobaczmy. Czy mogę wyjść jeszcze? Już spróbowałem na to skoczyć. Dziękuję. Wyskoczy tam? Niekoniecznie. Wow! Rany mnie pokopał.
Ale mnie to mogą wypatrzeć spokojnie. Są to z drugiej strony tutaj. A dogodne rozmieszczenie, mam rozumieć, że mogę w nie strzelić, tak? A sobie pomogłem. Tak jest. Nie będziemy się bawić teraz. Wow. Zajebista to babka. Wyłącz się. Ktoś mi wie, że chyba nie chodziło o to, żeby... Chyba nie chodziło o to, żeby to rozsadzić. No trudno, najwidoczniej nigdy się nie dowiemy. Szoki sypiające. Fuj. Cyk, cyk. A mi się tam podstawiam. Przejdziemy to z wysokim chaosem. Aaaa! Szczery! Szczery! Sio! 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 Dajcie ode mnie. A któż to? Really? Where do you live? Probably some mansion on Clavering, right? Come on, let's have it. Or I start cutting. I'm telling you now, walk away. Go home. You're making a mistake. Oh yeah? How so? I'm here to meet a man named Dowd. The great assassin? Oh, I'm really quaking in my boots. Left a proper stain in my britches. Tell me. Why would he meet with a lady like you? Ciekawe, jak się rozmowa rozwinie. I'm hiring him to kill a person. And I'm paying him a lot of money. Money you will never see because you'll soon be gasping for breath on the end of Dowd's blade. Shut up. A to kto? Isn't it? Your fear is obvious. Któż to? Ja tego się nie bał. Chyba to swoich kolesiów. Proszę. Było tak go zaczyć? Zatem, dzień dobry. Ale masz krzywy nos. So you want to know about Delilah? Well, my uncle is bewitched by her, so we won't tell you anything. I require only two things. Pieniędzy? Get rid of my uncle and bring me his last will and testament. In exchange, I'll tell you what you want to know about Delilah Copperspoon. And I'll pay you cold hard coin for your trouble. Come back to me when it's done. Let's meet at the docks when you return. Okay. To jest dobry moment na zapis. Cyk, cyk. Czyli zapachnie to. Boże! A mi się chce tam biegać. Przeskoczę to? Czy już lecieć dookoła? Przeskoczę. Czy coś się dotknie? Nie? O, amulet, amulet, amulet! Ha, amulet! Otóż tu tam wizji. Pistoptelka to nie chcę jej. Ściana amulet. Co my tu mamy? Picie z fontan odnawia niewielką ilość zdrowia. Może się przyda. Jak to już nic.
cóż. Czy picie stąd tam przywróci na zdrowie, jeszcze zależy od tego. Emily Calloway wciąż jest zaginiona. Oj! A mnie zaraz wypatrzy. Już nie. No, nową wskazówkę? Znaczy, że coś podsłuchałem ciekawego. Gang kapeluszników może mieć klucz do dzielnicy prawników. A któż to? Kolejny strażnicy. Tylko gdzie mogę ich znaleźć? Jako, jakaś siedziba? Coś takiego? Wchodzę coraz wyżej. Czy w ogóle coś znajdę? Sproszkowany kryształ. O, jebulet! Spadające gwiazdy. Co tu mamy? Zadanie śmierci z góry daje ci nieco many. Ale jesteś przy życiu. Hehe. Tu nic nie ma dalej. Jakie rozmowy. Nie! O właśnie. To nie ma tego. Ktoś jest. Nie ma tu jakiejś runy? Nie. Ale no chyba nie. Hahaha, strzelił do swojego, strzelił do swojego. Dobra, tylko teraz ten alarm wyłączyć. Ale najpierw sobie was zlecimy. Dzień dobry. Tam włączyli. Dobra. Zamknięte? A nie. Kapitan zabrał klucz. Jeśli potrzebujesz podwodzenia, jest na ulicy w przytułku. I gdzie jest stąd jest kapitana? A to o tym balkonie pewnie, gdzie patrzyłem. Tak, tam gdzie nie chciałem władzić, wiesz. Chwila, tam leży ciało! Zobaczmy, co tu... Kapelusz gangów kapeluszników. Ja to myślimy teraz... A, tam jest terytorium kapeluszników. I doskoczę. Uff, już myślałem. W takim razie idziemy do kapeluszy. Nie doskoczę! O! Yeah? So let's have it. You did a little climbing. Got to the watch's office. Stole us a key to the legal district. So we can get in at night and shake down some lawyer types. That's my boy. What happened next? I don't know. He took the key when he went to loot some of them top floor suites across the street. I guess he felt lucky. But maybe he wasn't, because he ain't back yet. Zabrał klucz, gdzie poszedł? How should I know?
He hasn't come back yet. It's been hours. Где нам забыть? Maybe you should. Screw you, Blanchfield. I ain't breaking my neck. Hey, you're some friend. Remind me to forget about you if I ever need backup. Hey, ha, co? Aha, właśnie nie skradam. Także odhalusowałem. Czy nic prawdziwe? O, boż. Jest ponad moje siły. Się naskaczę dzisiaj. Dobrze, co my tu mamy? Cyk. Też tak myślę. Ooo, co cię zabiło, chłopie? Na pewno nie ten pistolet. Może to nóż? Nóż! Nóż! Nic to nie jest, to ten klucz. I co, już? O, tu jest coś. Z odlicenia. Filiżanka. Nie słyszałeś, to było filiżanka. Tylko wydajesz to byłem ja. Masterpiece. Nic się nigdy nie domyśli, że to byłem. Okej, okay, no to jedziemy. Przejdź do dzielnicy prawników. Ba! Nie strasz mnie! There's an equipment stash on the rooftops nearby. We've been anticipating doing a hit on Timsh for some time. I know. Half the city wants him dead. We'll earn some gold on this one. I'll meet you up ahead. No dobra, idź, idź. Na dachu. Okej, okay. Na dachu jednego z budynków. A którego to już się domyślę i szukaj. Może wytrwonię tą manę. O, tam jest brama. Może tutaj już... Przejdziemy po cichu. Nie będziemy szaleć. To miało być na dachu. Ho, ho, ho. A tu dachy są ho, ho, ho. Takie ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Takie, na które się nie da wejść. Dobra. Hoppa. Moment. Tak, to krowa. Słyszę runę. Słyszę runę. Nie, ona jest. Dobra. Ła! Jest runa. Coż to za klucz? Mieszkanie numer 10? Too long didn't read. Bez zabijania. Co bez zabijania? Podnijmy. Mieszkanie numer 10. Zobaczmy. Bez zabijania. Znajdź tłuchnący worek. I ponieść akt oskarżenia. Jest się ze swoim prawą ręką na dachu, ale którym dachu? Gdzie jest mieszkanie numer 10? A tam jest posterunek. Dobra,
Zobaczmy to mieszkanie. Ale do runa, jeszcze jedna, tam za oknem, na. Jest kto? No. No, jeszcze jedna runa. Sobie zaraz ogarniemy. Ale nie mamy kredytu przesłu. Ała! Moja głowa. Jezu! What does he smell like? Rotting flesh, wild flowers. Ciekawe, kiedy zagada do mnie. Here's one last lesson, for old time's sake. The barrister was a champion at finding his enemy's weak points, but he didn't see Delilah as a threat until it was too late. No one's watching Delilah now except you, and me, of course. I see everything. I see forever. And right now, I see a man walking a tightrope over a sea of blood and filth. The Empress is dead, and the water's rising. Rothwild's gone, and his slaughterhouse is burned to the ground. Even the Empress couldn't boast of a funeral pyre so grand. You'd better hurry. You're running out of rope. Mam nadzieję, że to było pouczające. Można by się kłócić. Mieszkanie numer 10. Mam tu jakiś... Kryzys mojej kultysty. Pracował tak ciężko, że pomał sobie obie ręce. Gdy przestał być użyteczny, wrzucili go. Jego matka zajmowała się nim, aż umarła, potem zajął się żebractwem. A potem umarł. Story of my life. Żartowałem. Ten urodził się w mojej rodzinie już jest ze wsi. I co mam z nim zrobić? Ten nóż wentylatora w piwnicy rodzi się z więcej tymże. Znaczy, że ich wykurzę. Dobre. Że już na mnie czekają. Hoppa. Gdzie chcę tu dostać? Grob, dlaczego mi nie słuchasz? Na ten gzymsik. No. Dobra. Zaś nie już zaraz... melodyjnie spadnę. Czeranimo! Gdzie mamy ostatni zapis? Tutaj. Ale zabrałem już worek? Nie. Dobra. W takim razie... pójdę jeszcze raz po ten worek, ale już poza anteną. W międzyczasie... ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam was do następnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.